Hej, hej, witam Was w nowym vlogu. Mam catering, w sensie to nie mój catering, tylko moi rodzice mają catering, ale moja mama mi oddała wczorajszy, bo coś tam robili i nie zjedli, więc nie muszę dzisiaj gotować. Zabieram się za śniadanie, a przy okazji, w sensie, bo śniadania połowy dzisiaj zjedli, a połowy nie zjedli, więc dali mi tą połówkę. A dodatkowo mam jeszcze wczorajszą kolację, czyli sałatkę, więc zjem sobie to wszystko na śniadanie. No i witam Was właśnie w nowym vlogu. Tak wygląda moje śniadanko. Mam jeszcze do tego herbatkę. I chciałam Wam powiedzieć, że będąc w Warszawie, nasza koleżanka chciała iść do Primarka, więc ja skoczyłam sobie po rzęski, które ostatnio zgubiłam. Te syrenkowe, czyli te z tyłu, już miałam i są świetne, a te wyglądają podobnie, więc myślę, że też będą fajne. A kosztują 15 zł tylko. Okej, okay, właśnie przyszła do mnie paczucha i powiem Wam, to jest rzecz, którą jakby zobaczyłam, to musiałam mieć. Tylko że problem jest taki, że dopiero jak zapłaciłam, to zauważyłam, że to jest XL dziecięce, a nie męskie. Ale w ogóle na TikToku chyba ten chłopak robi TikToki i robi takie boksy z butami. No, ale ja zamówiłam od niego bluzę różową. Taką vintage, oldschoolową bluzę z Nike'a. Jakby zobaczyłam, że jest różowa bluza z Nike'a, to stwierdziłam, że muszę ją mieć. Tylko boję się, że się w nią nie zmieszczę. Ale wygląda tak. O Boże, może być ciężko. Dobra, spróbujemy. Ale no, spodobała mi się. Tak jak wiecie, ja lubię takie vintage rzeczy i 1,70 m, więc pozdro. No ale. Dobra, przymierzę i zobaczę. Okej, zmieściłam się. Znaczy, no, wiecie, chciałam, żeby była raczej oversize'owa ta bluza. Ale taka też jest w porządku. Pokażę Wam może w lustrze. Sorry za pranie w tle, ale no, tak się prezentuję. Jestem cała na różowo dzisiaj. I lecę zaraz oglądać film, nagrywać film. Co prawda mój głos jeszcze jest taki średni, no ale chciałabym nagrać piątkowy film dzisiaj. No i właśnie tak się ta bluza prezentuje. Mogłaby być większa, bo tak jak wiecie, ja lubię oversize'y, ale na szczęście rękawy są dość długie, bo tak jak wiecie, ja mam długie kończyny, jestem też dość wysoka, więc bałam się, że rękawy będą krótkie, ale ona jest tutaj krótsza trochę, co mi nie przeszkadza, bo jej tak przeważnie noszę bluzy, tak w spodniach albo w staniku, ale ma długie rękawy, więc cieszę się z tego zakupu, dam za nią 250 zł. Ona jest z 2000 roku, więc no, jest w stanie naprawdę idealnym, jak na to, ile ma lat. Lubię takie vintage'owe rzeczy. Serio. Jest piękna. Wow! Zalałam sobie tą rozpiwnicę. Wszystko mi spada. Wodą trochę. Dobra, chyba nie umrę. Jak umrę, to będzie nagrane. Zabieram się teraz za nagranie filmu, tylko jeszcze stwierdziłam, że sobie pofaluję tą grzywkę, bo już jest taka średnia. I jeszcze nałożę sobie żel na brwi. Ten mój cudowny klej do włosów. Pomalowałam sobie usta przez to, że mam troszkę siniaczki. Hej, hej, jestem już w Sopocie i właśnie lecę na dziarkę. Lecę po maka chora w krótkich spodenkach. Gdzie przykleić żabkę? Żabka nie ma nogi już. Możemy ją wyrzucić. To daj, wyrzucę. Czy chcesz taką bez nogi? Możesz bez nogi przykleić. Ozdabiamy właśnie z rożkiem pokój. Jak byłam w Warszawie i wracaliśmy, to znalazłam na stacji takie coś, naklejki, które się koloruje na ścianę. One łatwo schodzą, nie odrywa się farba i właśnie jedną stronę zaczęliśmy naklejać. Tutaj nakleiłam żabkę na wysokości rożka i dopisałam datę, żeby było wiadomo, kiedy rożek miał tyle centymetrów. Tam rośl przykleił hipopotama, a tam drzewo i właśnie żabka do niego dołącza. Co chcesz jeszcze za naklejkę? Kciuki.
Tak jak widzicie, ja tam kawałek kolorowałam, a później już roszek. Możesz odstawić ten stolik, wiesz? Właśnie lecę na jazdy i pamiętam, jak na pierwsze jazdy chodziłam taka podekscytowana i Oliwier wtedy mówił, że no, on też tak miał, a później już mu się tak nie chciało. No i jestem w tym momencie, w którym mi się już nie chce, ale na szczęście kończę. Bo... O Boże, nie wiem, no jechanie na ten łuk znowu, to jest już takie nudne. Moje dziecko zrobiło wielką aferę na cały sklep, że chce te konie. Po czym wyszliśmy ze sklepu i przed sklepem był pociąg. No i wsiadł do tego pociągu, już koni nie chce, więc muszę iść je oddać. Fitness, fitness, fitness. Właśnie zasnął, więc ja jestem w drugim pokoju. Tak jak widzieliście, współlokator mojego chłopaka obciął Rochowi włosy. I generalnie on powiedział, że możemy zrobić jakąś fryzurę. Ja powiedziałam, że w sumie chciałabym zobaczyć, jak Roch wygląda łysy. Tym bardziej, że Roch ostatnio zrobiła mu się ciemień ucha i stwierdziłam, że łatwiej mi to będzie wyczesać, jak będzie łysy, a włosy i tak odrosną. Więc tak, Roch jest łysy, wygląda bardzo uroczo. Podjęłam tą decyzję w sumie, jak zobaczyłam Błazia, Karoliny i Olka, czyli moich znajomych, którzy właśnie mają też dziecko. Bo Błaź ma takie bardzo krótkie włoski i stwierdziłam, że naprawdę uroczo to wygląda. I właśnie Roszek ma teraz taką fryzurkę jak Błażej. Myślę, że jak już nagrywam tego vloga, to poruszę temat, który się tam ostatnio zaczął przewijać, czyli to, że Roch ma pewnie drugiego tatę. I chciałabym w sumie powiedzieć, jak to u nas wygląda, ponieważ jest to taki dość trudny temat, wiecie, ja nigdy się nie zastanawiałam nad tym, jak to będzie, ale podchodzę do mojego chłopaka tak jak do innych moich znajomych, czyli jest on trochę na ty, tak jak większość moich znajomych. Zdarza się, że na przykład do niektórych powiem czasami ciocia czy wujek. Na przykład moja kuzynka, możliwe, że się zdarza, że mówię ciocia, ale raczej mówię po imieniu. Wszyscy moi znajomi raczej są przedstawiani Rochowi po imieniu, ponieważ ja też mam wujka, do którego mówię po imieniu i moim zdaniem taka forma jest najfajniejsza. Moim zdaniem to buduje najlepszy kontakt. Nie uważam zupełnie, żeby to był brak szacunku do takiej starszej osoby, tym bardziej, że wiecie, moi znajomi są dość młodzi, szybko mam dziecko, więc może też stąd taki pomysł. No ale na przykład mama ginekolog chociażby też, jej dzieci mówią do niej po imieniu, do jej męża, czy nie wiem, jej partnera, nie wiem, czy oni w sumie mają ślub. Natomiast ich dzieci mówią też do nich po imieniu, no i ja też jakby mówiąc o sobie, nie mówię o sobie do Rocha mama, tylko mówię jakby o sobie, że ja. Nie mówię czegoś w stylu mama musi coś zrobić, tylko że ja muszę coś zrobić. Więc też jestem
może nie aż na takim poziomie jak właśnie Nicola, mama ginekolog, ale no staram się nie wywyższać w ten sposób. Ja też z moimi rodzicami czasami powiem do nich na ty i też jest to zupełnie w porządku i też chciałabym taką relację mieć z Roszkiem. Więc taką relację również Roszek ma z moim chłopakiem. Nie mówię tata na mojego chłopaka, mówię po prostu Oliwier. I jak byliśmy na przykład u Karoliny wczoraj i mówiłam, i Oliwier po nas przyjeżdżał, to powiedziałam Rochowi, że Oliwier po nas przyjedzie. I jeśli on pytał, za ile jedziemy, to ja również powtarzałam mu, że Oliwier po nas przyjeżdża, bo się pytał, jak wracamy, za ile jedziemy. I za każdym razem mówiłam mu, że Oliwier po nas przyjeżdża i Oliwier będzie za jakiś tam czas. Prawdą jest, że gdzieś tam z tyłu głowy mi się cisnęło, żeby powiedzieć tata z przyzwyczajenia lub, no nie wiem, z takiego, wiecie, takiego przyzwyczajenia nie mojego, ale takiego społecznego, że mówi się, wiecie, tata, mama, a jednak Oliwier jest moim partnerem. No ale nie jest tatą Rocha, więc jest z Rochem na ty i nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, innej opcji. Nie wyobrażam sobie, żeby Roch mówił do niego wujek, czy tym bardziej właśnie tata. Oczywiście to zależy od mojego dziecka i może się tak zdarzyć, że moje dziecko kiedyś zdecyduje, że mój partner jest dla niego jak tata. Natomiast myślę, że po tym etapie, jak już rok będzie większy, to chciałabym zachować tą formę mówienia po imieniu o mojego partnera. Nie chciałabym, żeby Roch miał kilku tatów, jeśli na przykład się rozstaniemy. Generalnie też nie planowałam Rocha z moim chłopakiem poznawać. Wyniknęło to z sytuacji takiej, że Roch był u swojego taty, a ja byłam właśnie tutaj w Gdyni. I Rocha tata powiedział, że on go przywiezie do mojego chłopaka, bo się źle czuję. Więc ja nie planowałam poznawać Rocha z moim chłopakiem ze względu na fakt, że nie chciałam jakby robić na złość Mateuszowi, czyli Rocha tacie. Mimo, że on wiedział, że jestem w związku dużo szybciej niż wy i szybciej też niż Roszek, ponieważ jesteśmy w takiej relacji, że on znał wszystkie osoby, z którymi, znaczy, no może nie znał, ale miał świadomość tego, że spotykam się z innymi osobami i wiedział o tym, co też myślę, że udowadnia to, że moje mówienie, że mam chłopaka, nie jest teraz zupełnie pod publika, po prostu tak wyszło i wynika to z tego, że naprawdę długo mojego obecnego chłopaka znam, a i tak czy siak, czy będziemy razem, czy nie będziemy razem, zakładam, że w moim życiu gdzieś tam będzie. Dodatkowo wiem, że nie zależy mu na tym, żeby się w tych filmach pokazywać, chociażby tak jak innym moim znajomym, których możecie kojarzyć z moich filmów. Jeśli ktoś w moich filmach występuje dość intensywnie, to znaczy, że bardzo tego chce i wręcz się pcha. Wiem, że mój chłopak tego po prostu nie będzie robił, a ja takiej sytuacji nie chciałam, bo było kilka mężczyzn, którzy chcieli bardzo nagrać ze mną jakiś film. Jeśli ja wiedziałam, że będzie z tego coś więcej niż przyjaźń, to na to się nie zgadzałam. Więc tak, podsumowując, moje dziecko nie ma drugiego taty. Oliwier jest dla niego Oliwierem. No jakby wie, że pewnie jestem z Oliwierem. Nie wiem, jak to rozumie jeszcze, ponieważ jest na tyle mały. Natomiast no, widzi, jak tam, nie wiem, Oliwier mnie przytuli czy coś. Natomiast Oliwier jest dla niego znajomym. I jest Oliwierem. Nie jest tatą. I nie jest jakby w hierarchii tak wysoko jak tata. A przynajmniej nie z mojej winy. Nie chciałabym, żeby tak było. Woli właśnie wyjaśnienia. Ja teraz lecę zmontować film i będę go wrzucać pewnie przedpremierowo dla wspierających, później właśnie dla wszystkich. Generalnie w poniedziałek filmu nie było, ponieważ musiałam trochę odpocząć. Muszę też zmontować film, który nagrałam na temat tej dramy, ponieważ rzeczywiście dużo osób do mnie pisało, że może bym zabrała głos, jeśli Ala tak chętnie zabiera głos i nie chce tego rozwiązać między nami. Nie mam też możliwości rozwiązania tego między nami, ponieważ zostałam wszędzie zablokowana, a więc właśnie taki film nagrałam. Zobaczę, jak on wyszedł, bo nie ukrywam, że nagrałam go w emocjach i stwierdziłam, że tak sobie jeszcze właśnie 2-3 dni poczekam, żeby
go zmontować, później ewentualnie go opublikuję, ale zobaczę, jak to wyszło. To byłoby na tyle, widzimy się później. Nie wiem, czy będę jakoś dużo dzisiaj odzywać, ponieważ jest brzydka pogoda i my z Rochem raczej będziemy siedzieć w domu. A później jedziemy do Baninka, ja jutro mam jazdy, więc takie wiecie, basicowe rzeczy, które dzieją się u mnie codziennie. Dzisiaj jest niedziela. I no naprawdę, nic się nie dzieje. Chyba sobie zamówię w ogóle coś do jedzenia, bo mam ochotę na coś takiego niezbyt zdrowego. Bo jedliśmy dzisiaj z Różkiem tutaj, ale może sobie coś zamówię, jak on śpi. No, to było na tyle. Do zobaczenia za chwilę. Ja ostatecznie zamówiłam nam manekina, a nie fast fooda sobie. I wzięłam Różkowi rosół, a sobie makaron, więc lecę jeść. A Róg pewnie zaraz się obudzi i zje ze mną. Hej, hej, jest 5 po 8. Ja czekam na autobus tym razem i lecę do Gdyni na jazdy, a później spotykam się w Gdańsku z moją przyjaciółką, więc zabieram was dzisiaj ze sobą. Do zobaczenia w dalszej części. Tak was zabrałam, że w sumie nic nie pokazałam, ale aktualnie film jest na tyle długi, że go już kończę. Dziękuję wam bardzo za obecność w tym filmie i do zobaczenia w kolejnym. Pa!